Proszę Pani. Thank you.
obok. Zajdźcie sobie. Zapraszam panie burmistrz. Ja. Szanowni Państwo, ja jeszcze proszę o chwilę uwagi, ponieważ pan burmistrz będzie musiał w trakcie opuścić, gdyż dzisiaj jest sesja u nas w gminie w Staszowie, więc chciał po prostu powiedzieć kilka słów. Proszę bardzo, pan burmistrz. Szanowni Państwo, pani dyrektor, wspaniałą rzeczą jest być w Smerdynie, kiedy jest święto patrona szkoły. Wtedy można faktycznie zobaczyć, czym żyje szkoła, jakie wartości pielęgnuje i przekazuje młodzieży i dzieciom. Dzisiaj jestem, co prawda chwilkę z wami mogę być, bo no tak się to złożyło, że odbywają się sesje i komisje Rady Miejskiej, więc będę musiał podjechać do Staszowa. I dlatego na początku, chociaż po pierwszym pięknym polonezie dzieciaków, chciałem wystąpić, żeby odczytać okolicznościowy adres złożony będzie na ręce pani dyrektor i powiedzieć parę słów. Szanowna pani Marzena Górna, dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej imienia Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Smerdynie. Z okazji obchodów Tygodnia Patrona Szkoły w imieniu władz samorządowych składam na ręce pani dyrektor podziękowanie za sumienną, dobrze wykonywaną pracę, a także za włożony trud w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Jestem niezmiernie rad, że pani dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy, a przede wszystkim społeczność uczniowska pamiętają o wyjątkowych postaciach, partyzantach oddziału Jędrusie. Nadzieja, wola, zdecydowanie niezłomność w walce o wolną ojczyznę to podstawowe filary, które tworzyły Jędrusie. Dumą napawa mnie fakt, że wasza postawa i pamięć o tych bohaterach nie gaśnie. A poprzez wasze działania i obecność na wielu uroczystościach jest pamięcią żywą. Doceniając trud kształcenia, pragnę złożyć dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzenia zdrowia i wytrwałości, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz spełnienia wszelkich marzeń. Uczniom życzę, by z entuzjazmem poznawali świat i nabywali nowe umiejętności. Życzę im jak najlepszych ocen na świadectwie. Z tej okazji, Szanowni Państwo, chciałem również przekazać grawerto z herbem miasta i gminy Staszów. Niech w tej szkole gości, niech każdy, kto wchodzi, pamięta o tym i widzi, że szkoła w Smerdynie jest dla nas, dla społeczności całej gminy Staszów bardzo ważnym elementem. Przeżywaliśmy w tej szkole wiele trudnych chwil. Ja myślę, że one są już poza nami. Dzisiaj, kiedy patrzę na to najmłodsze pokolenie przedszkolaków, których jest więcej jak uczniów w szkole, to świadczy o tym, że w następnych latach możemy być pewni, że ta placówka pomimo trudności, które przeżywała nie z racji nawet organizacyjnych, tylko z racji małej ilości dzieci. Demografia jest nieubłagana. Tego typu placówki szkolne dzisiaj mają ogromną trudność. Ale my w Smerdynie dzięki przede wszystkim Państwa postawie, nauczycieli, rodziców, potrafiliśmy znaleźć rozwiązanie, które gwarantuje dzisiaj dla tej szkoły pewność funkcjonowania i bytu. I to jest najważniejsze. Dzisiaj placówka przy lekko zmienionej formie, bo dzisiaj na pani dyrektor spoczywa dużo większa odpowiedzialność jak poprzednio. Bo to ona dzisiaj jako ta osoba prowadząca tą szkołę, dalej publiczną, dalej, która jest pod opieką i nadzorem samorządu. Dzisiaj prowadzi tą szkołę tak, że
wyniki nauczania z egzaminu są jedne z lepszych w gminie. Dzisiaj patrząc na poziom i tą edukacyjną wartość dodaną, którą zdobywają dzieci w tej szkole, to jesteśmy przekonani o tym, że nauczyciele wykonują rzetelnie, sumienno, nie swoją pracę. A to, jak dodatkowo, oprócz merytorycznego przygotowania dzieci i młodzieży, co im udaje się przekazać i zaszczepić w sercach tej młodzieży, to widać choćby poprzez takie uroczystości jak ta, gdzie ważnym jest nauczanie, ale jeszcze ważniejszym wychowaniem. I te dzieciaczki, które tak grzecznie siedzą, za to wam dziękuję, gratuluję i chwalę przed rodzicami, przed babciami, przed dzieciami, bo oni czują pełną satysfakcję z tego, że potraficie w takich chwilach zachować spokój, powagę i uszanować okoliczność tych uroczystości. Jest to niezmiernie zauważalne i widoczne podczas tego typu uroczystości w szkołach, jak nauczyciele to przygotują i przygotowują dzieci na co dzień. Jestem dumny z dzieci, z grona publicznego i z was, rodzice kochani, i życzę wam, żeby ta szkoła mogła być coraz lepsza, coraz bardziej integrować się ze środowiskiem, coraz bardziej wspólnie z rodzicami wychowywać i kształtować młode charaktery, bo uczy nie tylko szkoła. Uczą rodzice, uczy dom i wszyscy mają swoją cząstkę w tym, żeby następne pokolenie, które dorośnie, mogło z taką samą determinacją, jak kiedyś jędrusie walczyli o wolność, walczyć o rozwój i o dobro nasze wspólne. Dziękuję serdecznie Państwu. Wybaczcie Państwo, że jeszcze chwilkę tylko będę mógł się przyjrzeć w przedstawieniu, a później opuszczę Państwa, ale zostaje tutaj Pani Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Beata Gajek-Dyl, która jest, ma pełne plenipotencje, upoważnienie ode mnie, żeby reprezentować gminę i zarządzać co tylko do roboty dla tej szkoły. Dziękuję serdecznie Państwu. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu.